kryzys jest kryzysem dla tych, którzy mają, a dla tych, którzy nie mają, jest okazją. Ja się dobrze w Polsce czuję, teraz trochę się źle czuję, bo mnie denerwuje, że wracamy do tego, skąd żeśmy wyszli. To było coraz lepiej, a te 10 lat między 2000, od wejścia do Unii między 2004, 2005 a 2015, to naprawdę był najlepszy kraj na świecie. Kot bez nosa, to jest historia kota, który po szkole stanął przed wyborem zawodu i on nie chciał pracować u kogoś, tak jak jego rodzice i wszystkie inne koty, tylko postanowił sobie sam stworzyć miejsce pracy. To jest bezpieniężne, a nie bezrobocie. Liczy się wolność i liczy się z poziom, na jakim się żyje. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Jan Fior, twórca wydawnictwa Fior Publishing oraz współtwórca pierwszej szkoły dla przedsiębiorców Asbiro. Podróżnik, który zwiedził prawie 150 państw. Założyciel kilku firm w USA, Meksyku i Polsce. Inwestor w nieruchomości, akcje i kruszce. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i jesteśmy w programie Ekspert Bentleyu, a dzisiaj mamy milionera. Nie jest to pierwszy taki przypadek, ale myślę, że będzie dużo dzisiaj konkretnych strategii. Człowiek, który został milionerem za czasów, jak ja robiłem w pieluchy, także już trochę wie, to trochę zna smak sukcesu i pewnie przez to też smak porażek po drodze. O tym wszystkim będziemy chcieli porozmawiać. Jest z nami Jan Fior. Dzień dobry. Cześć. Jakbyśmy mogli w ogóle, bo Ty nie zaczynałeś przedsiębiorczości od małego, można powiedzieć. Często jest taki schemat, że jak ktoś jest przedsiębiorcą, to najprawdopodobniej zaczynał jak Ingvar Kamprad, świętej pamięci, gość od Ikei, który tam jak miał 5 lat, to sprzedawał jabłka i tak dalej. Tymczasem w Twoim przypadku takie przynajmniej formalne podejście do przedsiębiorczości zaczęło się dosyć późno, można by powiedzieć, tak? W wieku 37 lat. To znaczy, wiesz, to się tak jakby ujawniło, bo ja jak sobie myślałem do tyłu, nie, skąd się to wzięło, to okazuje się, że ja już w wieku 5 lat nosiłem walizki na dworcu w Zakopanem. Tak. Tylko że starsi koledzy mnie bili, pobili nas, tych smarkaczy, i nie pozwalali nam tego robić. No to się przerzuciłem na butelki, makulaturę i złom. Także ja od małego coś robiłem. Potem sprzedawałem lody. Jak ojciec umarł, miałem wtedy 11 lat, prawie 12, sprzedawałem lody przez nie wiem, 10 lat, każde wakacje, i to był potężny zastrzyk finansowy dla rodziny. Na wakacjach w Zakopanem pracowałem. Pracowałem zawsze w spółdzielni studenckiej, całe prawie studia. Założyłem zespół muzyczny, który zarabiał pieniądze. No, robiłem takie rzeczy przedsiębiorcze, czyli to tak samo z siebie się nie wzięło. Natomiast przedsiębiorczością potem w PRL-u się brzydziłem, że tak powiem. To znaczy, to się nie nazywało przedsiębiorczość, tylko się nazywało prywaciarstwo. I prywaciarz to mi w uszach brzmiało nieprzyjemnie. W każdym razie, no, życie mnie potem tak zmusiło, że jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych, okazało się, że nic takiego nie umiem. Wyemigrowałem w wieku 37 lat do Stanów i ponieważ nic praktycznego nie umiałem poza pisaniem po polsku i jazdą samochodem. Tam wszyscy umieją jeździć samochodem, a po polsku to w ogóle jakoś nie praktykują. W związku z tym byłem w takiej mniejszości, która nie miała zatrudnienia. No i wziąłem się za nieruchomości. Pracowałem jako pośrednik w handlu nieruchomościami. Potem mieliśmy biuro własne, agencję, a potem się zająłem finansami, maklerką. Tak to się potoczyło. Z tymi nieruchomościami w ogóle się wiąże ciekawa historia, tak? Która może pokazać, jak mentalność bardzo pomaga. No bo robiłeś tam świetne wyniki, pomimo, że był kryzys, tylko że to o tym nie wiedziałeś. Właśnie, tak? to jest to, że ja teraz też mówię, że najbardziej takie
ludźmi sukcesu wśród emigrantów, to są na przykład Pakistańczycy, Bangladesz, Nigeryjczycy. Ludzie, którzy no, wydawałoby się, przyjeżdżają do wielkiego świata, z zacofanego trzeciego świata i nie powinni sobie dobrze dawać rady. Natomiast oni sobie dają dobrze rady, ponieważ mają mało wyobraźni. I ja wtedy miałem właśnie bardzo mało wyobraźni, bo przyjechałem z PRL-u, a z PRL-u, no mówiło się w PRL-u cały czas w radio i w telewizji, że w Ameryce jest kryzys i wyzysk człowieka przez człowieka, ale nikt to nie wierzył. Ja teraz dopiero wiem, że to wszystko, co to radio komunistyczne mówiło, to prawda. Niestety. No w każdym razie, w pewnym sensie, prawda? No, nie do końca, ale duża prawda. No i dzięki temu, że raz, że nie miałem wielkiego wyboru, a dwa, że właśnie nie wiedziałem, że jest kryzys, no to się wziąłem za pośrednictwo i okazało się, że wtedy wszyscy uciekli z rynku, a jednak potrzeby były, bo nie ma nigdy kryzysu takiego, w którym by było 100% spadku w jakiejś dziedzinie. Jeżeli ludzie, powiedzmy, obroty na przeciętnym rynku, załóżmy, wynoszą 100, to w sytuacji kryzysowej wynoszą 40, 45. Zawsze się ludzie żenią, umierają, rozwodzą, prawda? I te potrzeby mieszkaniowe istnieją. Kiedy przychodzi kryzys, to ci, którzy w danej dziedzinie zagrożonej pracują, uciekają. I uciekło 80%, a spadek był tylko 60%, czy tam powiedzmy 50%. No i dzięki temu się uratowałem. To nie tylko to było moim odkryciem, że moim brakiem odkrycia, że jest kryzys, tylko to, że nigdy nie ma takiego kryzysu, który by rozłożył wszystko. I dlatego trzeba walczyć, trzeba ciągle próbować, bo jest miejsce, nawet w trudnych warunkach. A zwłaszcza, kiedy kryzys jest bardzo głęboki, taki jak ten, który nadejdzie za powiedzmy rok, może nawet wcześniej, to się pojawiają okazje. Kryzys jest kryzysem dla tych, którzy mają, a dla tych, którzy nie mają, jest okazją. Więc dlatego też tego nie wiedziałem. Dopiero później odkryłem i to był jakby taki następny krok, który mi pomógł finansowo, prawda, że pomógł mi się wzbogacić szybko, że ja korzystałem z okazji, jakie stwarzał lęk większości przed inwestowaniem, przed kupowaniem nieruchomości. No i a jak ktoś musiał sprzedać, no to musiał znacznie obniżyć cenę, no bo inaczej to by nie sprzedał. Tu już mi tak dudni w uchu taki jakiś teraz wyskakujący socjalista, który powie, no ale to jest żerowanie na nieszczęściu innych, bo ludzie w kryzysie muszą sprzedać taniej i ktoś na tym się dorabia, zarabia. To lepiej, żeby nie sprzedali. Przecież jeżeli ktoś ma taką sytuację, że musi sprzedać, prawda, coś, bo nie ma grosza, bo jak nie, to nie będzie miał co jeść. No to lepiej, że ktoś od niego kupi, niż jakby nikt od niego nie kupił. To oczywiście pierwiastek etyczny w tym jest, ale z dwóch stron. Jeżeli ja bym powiedział komuś tak, wiesz, ja bym kupił od ciebie, ale nie mogę, bo to jest wyzyskiwanie twojej sytuacji, no to on by mógł przez to stracić, mógłby przez to ponieść stratę. W związku z tym każdy człowiek, ja jestem zwolennikiem, promotorem i zwolennikiem austriackiej szkoły, austriackiej teorii ekonomicznej, austriackiej szkoły ekonomii. I austriacka szkoła ekonomii mówi tak, że bliższa koszula ciału, że zawsze człowiek dba najbardziej o siebie. I cały świat to wie. Więc jeżeli my damy komunikat, że my dbamy bardziej o kogoś innego, to albo pomyślą, że my jesteśmy kretyni, jacyś dewianci, albo że kłamiemy. Tertium non datur. I moim zdaniem człowiek powinien się zachować naturalnie. Jeżeli widzi okazję w czymś, to niech kupi. A jeżeli tamten widzi okazję w tym, żeby sprzedać, albo może przymus, żeby sprzedać. Kiedyś miałem taką historię, byłem u kolegi
przyjechał do mnie kolega, który przyjechał wtedy z Wrocławia i tam była powódź. I opowiadał, jakie to straszne rzeczy się dzieją właśnie wśród tych powodzian, że przyjeżdżają cwaniaki i rozwożą chleb, po 30 zł sprzedają. No i ja mówię, a dlaczego ty nie sprzedajesz po 15 na przykład? Żeby było, i zaczął wymieniać, prawda? Dlaczego? Bo nie ma łodzi, bo nie ma tego. No to ja mu mówię, zobacz, trzeba mieć łódź, trzeba się odważyć, to jest ryzyko. Nieprzyjemne, chlapie, zimno, deszcz pada. Poza tym czas, ale dalej nie zrozumiał. Wszyscy myślą, że jak ktoś wykorzystuje cudzą sytuację, to jest podły. Tymczasem wykorzystywanie, zmuszanie kogoś do niekorzystnej sytuacji, to jest podłość. To, co robi państwo, prawda? Że nas ciągle zmusza do robienia czegoś, czego byśmy nie chcieli, albo zakazuje nam robienia czegoś, co byśmy chcieli robić. Natomiast jeżeli jest dobrowolna wymiana, jeżeli dwoje ludzi się spotyka i się godzą na taką sytuację, to ja nie widzę problemu. Widziałem kiedyś na giełdzie, jeszcze w PRL-u, faceta, który znałem go i on się zrywał z Polski, po prostu uciekał i sprzedawał swój samochód. No nie pamiętam, jaka cena była, ale powiedzmy za 200, a samochód był wart 500. Normalnie był wart 500. No i początek stanu wojennego i nie może sprzedać. No jedyna recepta była podnieść cenę, bo ludzie są zdezinformowani taką zaniżoną ceną, bo nie wiedzą o tym, jaka jest prawda, podejrzewają, że kradzione, podejrzewają, że być może coś jest nie tak, że może zły, że może ten samochód jest zły, może był uszkodzony. Więc dlatego zachowujmy się naturalnie i szukajmy kogoś, kto zaakceptuje naszą ofertę. A w tej, tu bym do tej austriackiej szkoły ekonomii przeszedł, bo to jest, można powiedzieć, dalej niszowy temat i trochę szkoda, a myślę, że zwłaszcza przez to, że jest, jakby nie było dość prosty tak naprawdę, że aż w tym na siłę komplikowanym świecie przez państwa tak ciężko pojąć fundamentalne zasady, więc takie zasady, które ci najbardziej utkwiły na początku, jak poznałeś to i zobaczyłeś, że kurczę, to co my mieliśmy w komunie, to jest jakaś jedna wielka fikcja i to nie jest dziwne, że to nie działa. Co ci tak otworzyło? Przede wszystkim, pierwsze, że człowiek, że jednostka jest bytem podstawowym, jest bytem ekonomicznym, że jest prawo własności jest rzeczą świętą, że jest wymiana jest wolna, że podatek według szkoły austriackiej jest czymś szkodliwym, że człowiek dąży do tego, żeby mu było lepiej, ciągle zaspokaja potrzeby i zaspokajając swoje własne potrzeby, równocześnie zaspokaja potrzeby innych ludzi. Albo inaczej, że ktoś, kto się zdecyduje na to, żeby zostać bogatym, czy chce zostać bogatym, musi wiedzieć, że zaspokaja potrzeby innych ludzi. Następnie, że koszt pieniądza, że oprocentowanie pieniądza, to nie jest sprawa kilku gości z polityki pieniężnej czy z Fedu, tylko to jest sprawa, tak samo sprawa rynku. To są te tezy, główne tezy szkoły austriackiej, które mi przypadły do gustu i to jest naprawdę normalna logiczna teoria pokazująca, że najtaniej, najkorzystniej jest wymieniać się właśnie w sposób wolny, że ja sprzedaję swoją nadwyżkę tobie, a ty wymieniasz się swoją nadwyżką za to, co ja tobie sprzedaję. Właściwie nawet nie trudno mówić o sprzedaży. To jest wymiana. Kiedyś wymiana była bezpośrednia, że ktoś jeden robił buty i wymieniał się na masło, które robił inny człowiek. A potem się to skomplikowało, kiedy tych dóbr było wiele i trudno się było wymienić na przykład śpiewem arii na nożyczki, prawda? Bo ten
jakiś tenor liryczny, prawda, potrzebował nożyczek, no i nie mógł znaleźć nikogo, kto by mu dał nożyczki za to, że on mu coś zaśpiewał, prawda? No to sobie postanowili, ten zaśpiewał za pieniądze, tamten nożyczki sprzedał za pieniądze i tym, czy ktoś sprzedawał nożyczki za pieniądze i tak się ludzie wymieniali. To jest teoria, austriacka, która jest naturalna, która jest prawdziwa, która mówi, że człowiek najpierw musi pracować, oszczędzić, zainwestować, wyprodukować i dopiero potem konsumować, a nie najpierw konsumować, tak jak się w tej chwili tutaj propaguje szkołę keynesowską, która mówi, że najważniejszą rzeczą jest konsumpcja. Bo każdy normalny człowiek wie, że jak jest mu ciężko, że jak ma kryzys, że jak mu brakuje, to powinien zaniechać konsumpcji albo ją ograniczyć i spróbować oszczędzać. Poza tym szkoła austriacka mówi, że oszczędzanie, wbrew temu, co twierdzą keynesiści i obecna władza, obecne władze w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, wszędzie, na całym świecie, że oszczędzanie nie jest rzeczą szkodliwą. Oszczędzanie jest właśnie dobrem, które, bo ja oszczędzam to, co mam w nadmiarze. Oszczędzam dlatego, że za rok czy za dwa czeka mi jakaś nagroda z tego powodu. Natomiast te pieniądze, które ja oszczędzam, są wykorzystywane przez kogoś, kto ma pomysł, jak je wykorzystać lepiej, niż wynosi koszt, niż zapłaci koszt za wynajęcie tych pieniędzy, czy za pożyczenie tych pieniędzy. Więc to są tak oczywiste rzeczy, z takiego logicznego, chłopskiego punktu widzenia, że aż dziw, że nie są stosowane. No wiadomo, dlaczego nie są stosowane, dlatego, że w sytuacji prawdziwego pieniądza, a prawdziwym pieniądzem jest tylko złoto, Austriacy to mówią, i srebro, nie można fałszować pieniędzy, nie można drukować pieniędzy. Rezerwa cząstkowa w przypadku złota, no to przeważnie musi być znacznie wyższa, to znaczy rezerwa gotówka. Oczywiście zawsze nigdy nie jest tak, żeby w banku na przykład musiało leżeć tyle pieniędzy, ile wynoszą depozyty, bo nie, trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby nagle pewnego dnia przyszli wszyscy i wyciągnęli pieniądze. W związku z tym jest zawsze pewna rezerwa, ale w przypadku metali, w przypadku złota i srebra, ta rezerwa jest wyższa niż w przypadku papieru, który nie dość, że jest produkowany właśnie tylko z pieniądza papierowego, który jest produkowany z papieru, to bardzo często ma wartość tylko równą temu wartości tego papieru. Więc trudno tak w paru zdaniach nie nudząc opowiadać o zasadach szkoły austriackiej, ale to są te takie nasze intuicyjne wyobrażenia o wymianie gospodarczej, o transakcjach, o kosztach. Nie ma, szkoła austriacka jest przeciwna jakimkolwiek przywilejom. Jak to możliwe, żeby bank mógł produkować pieniądze na żądanie, mógł sobie wziąć kawałek papieru i wydrukować pieniądz, a normalny człowiek nie może. Zasady obowiązują wszystkich, zasady są takie same. Wymieniamy się w jednakowy sposób, w jednakowo wolny sposób, a nie przywilejowanie, to jest zawsze pozbawienie tej drugiej strony jakichś praw czy jakichś możliwości. Także tak naprawdę to się mówi na to teoria, bo w praktyce w żadnym państwie się tego nie da wprowadzić, bo politycy na to nie dopuszczą. Tak? Więc to jest, to słusznie zauważyłeś, że to jest jedyny chyba, no oczywiście są tam elementy, które mogą jeszcze wzbudzać pewne wątpliwości, czy można mieć trochę inne spojrzenie, jeszcze się dyskutuje, dlatego mowa o teorii, ale teoria austriacka, jak w ogóle ekonomia,
chemia jest nawet bardziej nauką niż fizyka, bo fizyka jest nauką hipotetyczną. Fizyka, chemia, biologia są nauki hipotetyczne. My zakładamy, że jest tak, jak mówi prawo fizyki, ale ciągle to weryfikujemy. Natomiast w ekonomii, a zwłaszcza w szkole austriackiej, założenie jest takie, że ta nauka jest nauką aprioryczną. My z góry to wiemy. My wiemy, że każdy człowiek tak się zachowuje. Każdy człowiek tak się zachowuje, że jak mu się chce pić, jest spragniony, to się chce napić czegoś, prawda? W związku z tym proces ekonomiczny, który temu zjawisku towarzyszy, to jest poszukiwanie środka do zaspokojenia potrzeby. I cały biznes, cała działalność gospodarcza polega na tym, że pewni ludzie jakby łatwiej, bo mają jakiś talent wrodzony, może się więcej nauczyli, może mają intuicję, że łatwiej odczytują potrzeby innych ludzi. Bo czasem, bo są też takie potrzeby, których człowiek jeszcze nie uświadamia. No na przykład cała informatyka, prawie te aplikacje informatyczne. W wielu przypadkach to było coś, czego człowiek sobie nie wyobrażam. Internetu nie wymyślił nikt. W żadnej książce science fiction nikt tego nie przewidział, za wyjątkiem pani Marii Sokołowskiej, która była moją szefową pod koniec lat 80. i ona wymyśliła, no ale nikt w to nie wierzy, ale naprawdę tak było, bo mi tłumaczyła, jak kiedyś będzie, że ludzie się będą komunikować poprzez modemy, już te modemy wtedy istniały. No więc także to ona, ale poza tym ani Lem, ani Asimov, ani żaden z takich naprawdę twórczych pisarzy science fiction nie przewidział internetu. Internet się pojawił i teraz jest potrzebą taką, że ludzie się rozwodzą z powodu tego, że nie ma internetu na przykład, że Wi-Fi nie działa. Przecież to ile jest tragedii małżeńskich z tego powodu między rodzicami i dziećmi. Ciągłe zaspokajanie potrzeb i szukanie środków do zaspokojenia potrzeb, a ekonomista to jest człowiek, który ocenia, które środki są najlepsze do zaspokajania danych potrzeb. Poza tym, co mi jeszcze się bardzo spodobało, bo na samym początku przeczytałem książeczkę Bastiata, co widać, czego nie widać, że większość z nas tylko widzi to, co widać, a nie widzą tego, czego nie widać, prawda? I widzą to, że ktoś sprzedaje chleb po 30 zł, jak ten chleb gdzieś normalnie jest za 4 zł, ale nie widzą tego, że to nie jest normalna sytuacja, że to jest ta powódź, mówię, do tego wracam, że w sytuacji powodziowej to naprawdę jest trudno się zdecydować wstać rano o 5, iść do piekarni, znaleźć w ogóle piekarnię, bo całe miasto zalane, prawda? On musi gdzieś pewnie do jakiejś, pojechać tam gdzieś pod Wrocław, 30-40 kilometrów, kupić ten chleb, zawieźć go, ubrać te kalosze, prawda, ubrać się przeciwpowodziowo i jeździć, pływać, podpływać, ryzykować. No to, i to wszystko, tego nie widać. No ale się mówi, bogatym trzeba zabrać, bo mają za dużo, prawda? Ale nikt się nie zastanawia, czy mało kto się zastanawia, dlaczego ktoś jest bogaty. Ja rozumiem, że większość ludzi kojarzy bogactwo ze kradzieżą, ale to tak nie jest, bo jak ktoś jest neurochirurgiem, mam znajomego neurochirurga, który zarabia 200 tysięcy dolarów miesięcznie. Ma 2,5 miliona zarabia rocznie. No to co? Płaci oczywiście olbrzymie podatki w Stanach Zjednoczonych. Płaci olbrzymie podatki i wszyscy mu mają za złe, to znaczy tak zwane masy mu mają za złe. Bernie Sanders, który teraz kandyduje i ma duże szanse zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, ma za złe, że ten jest bogaty, a on jest bogaty dlatego, że ratuje życie ludzkie. I to zagrożone w takim miejscu, w którym mało kto potrafi uratować. Bo zęba wyrwać to nawet kowal potrafi, prawda? Ale mózg zoperować, to trzeba już być naprawdę wybitnym fachowcem. I tego ludzie nie widzą. Dopiero widzą, jak mają problem z mózgiem. Albo w Stanach jest w tej chwili problem brakuje ginekologów. Brakuje ginekologów i neonatologów. Położników.
Dlaczego? No bo skarżyli ich pacjenci w przypadku jakichś, prawda, powikłań okołoporodowych. Pacjenci skarżyli i wygrywali milionowe kwoty. No więc ubezpieczenia były coraz droższe. Ubezpieczenia od błędów w sztuce były coraz droższe, aż w końcu ci ginekolodzy rzucili tę pracę. I w Nowym Meksyku czytałem niedawno, że w Nowym Meksyku jest dwóch położników tylko. Znam przypadki, gdzie ludzie jeżdżą do innego stanu, jadą, mąż jedzie z żoną, żeby ciążę prowadził lekarz w innym stanie, bo w tym ich stanie nie ma takiego położnika, bo są tak wysokie koszty tej ochrony. Więc z jednej strony chronimy ludzi przed błędem w sztuce lekarskiej w sposób tak dotkliwy, że ci ludzie rezygnują z pracy. I potem, kiedy my potrzebujemy ochrony ciąży, prawda, czy nowonarodzonego dziecka, to nie ma komu tego robić. Także trzeba, Austriacy mówią, rozważ to. Skalkuluj. Może czasem, bo zawsze cena jest. Żyjemy, to było chyba największe odkrycie, co najbardziej mnie wzburzyło w takim pozytywnym sensie, kiedy zacząłem czytać Austriaków, że żyjemy w świecie dóbr rzadkich. To znaczy w świecie, w którym wszystkiego jest za mało. Nie, że nie brakuje. Nigdy nie brakuje. Dlatego, że jak brakuje, to cena idzie w górę. Ale zawsze trzeba kupować. Są tylko dwa dobra, które są za darmo. Słona woda i powietrze. Póki co. Tak, póki co. No, czasami na przykład teraz jest za darmo ten deszcz, prawda, który nam dopada. Ta woda jest za darmo. A w niektórych miastach już nie. Nie, a niektórych już jest susza. Tak. Więc to, ta rzadkość wymusza na nas pewne działania. Rzadkość powoduje, że dobra muszą być reglamentowane, bo nie wystarczy dla wszystkich. Więc ta reglamentacja ludzi boli. Mówią, że Pan Bóg stworzył świat i dla wszystkich. Tak, ale stworzył dla wszystkich, ale powiedział, czyńcie go sobie poddanym. Macie tu ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, czyli pracujcie nad tym, żeby jak najlepiej ją wykorzystać, żeby jak najskuteczniej, najbardziej ekonomicznie ją wykorzystać, żeby z tego z mleka można zrobić lody, jogurt, śmietanę, masło, wiele i kazeinę też można robić. I patrzcie, gdzie najwięcej potrzeb ludzkich zaspokoicie, w którym użyciu tego mleka zaspokoicie najwięcej ludzkich potrzeb. Bo od tego, ile tych potrzeb zostanie zaspokojonych, będzie zależał dobrobyt ludzi. Więc to są rzeczy banalne. No, przykładów można byłoby mnożyć, ale... Ja może bym tu przeszedł właśnie, bo ty zwiedziłeś cały świat, robiłeś biznes też w wielu państwach, w wielu miejscach. Czy to miałeś tawernę w Stanach, czy hotel w Meksyku. I gdzieś tam się wyłania często, bo o tym też piszesz w swojej książce, jak zostałem milionerem, którą polecam. Możecie ją kupić z linka pod tym nagraniem. Zresztą wręczyłeś mi ją, to mamy datę. 2016 rok, także już... No to jest... Już trochę temu, ale widzisz, wszędzie mam fragmenty pozaznaczane. I jakiś taki smutny wniosek, który się między tymi historiami przeplatał, że jeżeli już ktoś cię oszukał, to był to zawsze Polak. No niestety jest to bardzo przykre, bo w tej dziedzinie nie tylko, no jesteśmy naprawdę fajnym narodem i zdolnym, upartym, chciwym, przedsiębiorczym. Chciwość to jest dobra cecha, bo powoduje, że człowiekowi się chce pracować. Ma pasję, ma cel. Natomiast z uczciwością jest nie najlepiej. Nie wiem skąd się to bierze, ale mam niezliczone dowody. Ja przypuszczam, że... To znaczy ja tak patrzę, sądząc po sobie. Prawdą jest z drugiej strony, bo to jest to, co ja napisałem, prawda? A teraz to, czego nie widać, to jest to, że właściwie 99% porażek, oszustw tak zwanych na nas dokonanych, czyli gdzie my jesteśmy ofiarą, to myśmy sobie to po prostu sami sobie zafundowali.
Czyli na przykład nie zadbaliśmy o umowy jakieś, tak jest. Albo byliśmy zbyt naiwni. Zbyt naiwni, zbyt niepracobliwi. Wydawało nam się, że jest okej. Nie chciało nam się. Nie przeczytaliśmy umowy tak jak trzeba. I gdzieś tam albo nie dopisaliśmy takiego paragrafu, bo nam nie wypadało. No bo to wszystko, na razie jesteśmy przyjaciółmi, otwieramy przedsięwzięcie. No jak ja napiszę tobie w tym umowie, że w wypadku kradzieży, czy jakieś tam, czy jeszcze innego formy oszustwa, to zastosuję to czy tamto. No i mówię, przecież jesteśmy Heniek, przecież jesteśmy przyjaciółmi, znamy się, nie znamy się od wczoraj, prawda? 20 lat się znamy. No ale nawet takie 20-letnie, chociaż im dłużej, tym pewniej, ale też wiele tych porażek, to wynik braku doświadczenia, też może taki. Ja nie znałem się na biznesie w takim rozumieniu, jakim dzisiaj wiem, co mi grozi. Ja zresztą się wiele nie zmieniłem. Dalej jestem łatwowierny. Uważam, że i tak z trzeciej strony jakby uważam, że każda umowa, każdy kontrakt jest tak dobry, jak ludzie, którzy za nim się kryją, prawda? Więc jeżeli możemy napisać fantastyczny kontrakt i mimo to się wszystko rozpadnie. Więc to jest bolesne, że jednak się u nas nadmiernie wykorzystuje. Spółki po prostu słabo działają. No, wasza spółka działa świetnie, to ja znam kilka takich, które dobrze działają. Nie wiem, jaka jest tajemnica tego, może przypadek. Albo może brak tych negatywnych okoliczności, czy jakichś okoliczności negatywnych. Czasem to jest żona, czy mąż, prawda? Czasem to jest wpływ rodziny, czy jakiś czy przypadek. No, ale jest za dużo. Wydaje mi się, że za dużo też kłamiemy. Za dużo się kłamie. Łatwo Polakom przychodzi kłamstwo. My się co prawda tym różnimy na przykład od Meksykanów, że oni też kłamią, ale się nie wstydzą kłamstwa. Oni się nie wstydzą. Prezydent Trump się też nie wstydzi. Co innego powiedział w kampanii przedwyborczej, teraz zupełnie temu wszystkiemu zaprzecza, znaczy nawet nie zaprzecza, tylko to, co robi, to jest zaprzeczenie tego i się tego nie wstydzi. Polacy się wstydzą, ale mimo to kłamią, kręcą i to jest przykre. No. Nie chcę tutaj mówić, że to może to jest jakiś skutek tej naszej pokręconej historii, ale ta pokręcona historia to też jest efektem tego, że właśnie tak to było. Przecież Polska w XV wieku, w XIV-XV wieku, może nawet jeszcze i w XVI, była potęgą. Myśmy żywili pół Europy. No i potem, kiedy równocześnie zachodziły zjawiska niesprzyjające po wielkiej epidemii dżumy w XIV wieku, no to ci, którzy przeżyli i którzy się jakoś obronną ręką wyszli, to złapali tamtych za gardło, a w innych krajach przytulili. W Anglii, w Holandii, we Francji przytulili. Bo chłopstwo najbardziej zostało poszkodowane. Więc dlatego to też było coś nie tak. Ja nie wiem, czy to, bo jesteśmy katolikami, prawda? W katolicyzmie miłość bliźniego to jest coś najwspanialszego. Taka życzliwość, uśmiech. A ja w moim bloku mieszkam, 17 lat i w dalszym ciągu są osoby, które mi zwracają uwagę, kiedy powiem dzień dobry, że one mi nie znają i żebym im nie mówił dzień dobry. No, co jest dla mnie kuriozum. Dalej mówię, złośliwie już nawet mówię. To ja tylko dodam, ja byłem świadkiem sytuacji, że w Starbucksie, który ma jakby nie było amerykańską kulturę, taką, że tam sprzedawczyni czy tam podająca jest taka, stara się być na ty, taka luźna, no to byłem świadkiem sytuacji, że przede mną osoba się
się obraziła, zaczęła krzyczeć na tą sprzedającą, że ona się spytała, jak masz na imię, no i co my jesteśmy na ty, przecież my się nie znamy. Już tak. to jeszcze pół biedy, można powiedzieć, że Polska jest jedynym krajem, w którym można kupić ciepłą Coca-Colę. Jedynym krajem na świecie. Bo przecież... A dlaczego ciepła? A co chce pan sobie przeziębić? Tak mi mówi kobieta. Ja mówię, ale proszę pani, na całym świecie. A co mnie cały świat obchodzi? My mamy... Zepsuła się lodówka. Wiesz, nawet w McDonaldzie kiedyś ciepłą Coca-Colę dostałem. Franczyzy, które są... Te amerykańskie franczyzy, które są patologicznie wręcz kontrolowane i pilnowane, żeby nie było odstępstwa od procedury. Tam o milimetr nie można... O 0,1 stopnia nie można obniżyć temperatury oleju przy smażeniu frytek, to u nas oszukują. U nas oszukują. Nie chcę mówić w jakich firmach, ale w dużych. Naprawdę w dużych. Więc coś jest na rzeczy. Już pomijam grzeczność, czy jej brak. To jest nie do pomyślenia, żeby gdzieś... No teraz właściwie już jest do pomyślenia, przepraszam. Bo nawet w Stanach Zjednoczonych chamstwo weszło do handlu. Kiedyś była... Całowali ludzi po tyłkach, prawda? Nie ze względu na to, żeby się poniżać, tylko dlatego, że tak się szanowało klienta. Troszkę już teraz to się w miarę postępu kryzysu pogorszyło. Ale u nas to cały czas jest w dalszym ciągu. Chociaż no, czasem jest... Mówią, czym mogę służyć? Takim tonem, że wiesz, a czego tu znowu szukasz? Więc nie mamy tego. Nie mamy, jesteśmy dobrymi sprzedawcami. Znaczy jesteśmy dobrymi biznesmenami, a złymi sprzedawcami. Przez to właśnie, że brakuje nam tej lekkości, tej życzliwości, uśmiechu. Ile razy gdzieś byłem teraz w Arabii Saudyjskiej miesiąc temu. Taki kraj, można powiedzieć, szemrany, prawda? Ale ludzie uśmiechnięci podjeżdżali do nas samochodami i pytali się, może was gdzieś podrzucić. W Hiszpanii, gdzie mieszkam sporą część roku, jak ktoś widzi, że ja biegam do sklepu, bo kiedyś było tak, coś się tak zdarzyło, że zapomniałem tam kupić masła, nie? I wracam, biegnę już, jak to bywa, jak się coś zapomni, i kupuję kostkę masła i masła już stawia się w kolejce. I kolejka mówi, proszę, proszę. I przepuszczają mnie, dlatego że widzą, że ja się spieszę. Ja nawet nie prosiłem, bo bym się wstydził, nie? Więc, może nie bym się nie wstydził, tylko odwykłem po życiu tutaj, że to nie ma sensu. Więc brakuje nam tego luzu, a to jest w stosunkach międzyludzkich, a zwłaszcza handlowych, bardzo ważne. Bo jak człowiek ma do wyboru agenta ubezpieczeniowego, czy agenta pośrednika nieruchomości, czy mechanika samochodowego, wielu jest do wyboru i to nie będzie szedł do chama, nie będzie szedł do kogoś, kto jest nieuczciwy, jeszcze brudny i nieprzyjemny, tylko pójdzie do kogoś, kto jest sympatyczny. A jeżeli nawet się pomyli, to będzie szukał tego sympatycznego i ci sympatyczni siłą rzeczy będą górą. No nie wiem, dlaczego tego niesympatycznie nie rozumieją. To teraz może z drugiej strony. To czemu w takim razie jesteś tu jednak? Może nie cały rok, ale jednak jesteś tu, czyli z drugiej strony, co jest w nas takiego fajnego, co w tym kraju jest takiego fajnego, co jednak powoduje, że zwiedzając świat, jednak zawsze jednak tu jesteś zakotwiczony. Wiesz, my mamy dobrą elitę, wiesz? Mamy dobrą elitę. Mamy dodajmy, że nie mówimy o politykach. Nie, to nie jest elita. To jest klasa. Więc... Jest sporo ludzi, no przyjaciół, rodziny, ale nie, to ja przyjechałem tutaj z dwóch właściwie powodów. Bezpośrednim powodem było to, że zbankrutowałem, ukradli mi hotel, ten, o którym mówisz, w Meksyku. Tam strzelanina była, tak? Ofiary śmiertelne. No śmiertelne nie było, ale teraz nie wyobraź sobie, że półtora roku temu mało co nie zastrzelili adwokata mojego i dlatego się wycofał. Także sprawa się zamknęła, już położyłem na tym krzyżyk zrobiłem. Więc to było to, że chciałem się odtruć. Byłem tym zatruty. No to jednak duża strata.
Dura porażka, no wstyd taki, wiesz, mężczyzna, tu, gość taki biznesmen, nie, nagle milion dolarów i to jeszcze, wiesz, cash, to nie było, to nie było na kredyt, wszystko z oszczędności. No, bardzo to przeżywałem. Myślę, że przyjadę do Polski, żeby się oczyścić, żeby dokonać takiego katarsis, ale cały czas miałem taki plan, że kiedyś przyjadę, wydawnictwo książkowe, które później tutaj w Polsce kontynuowałem, to ono się zapoczątkowało w Stanach Zjednoczonych. Najpierw wydawaliśmy miesięcznik dla kobiet, konserwatywne pismo dla kobiet, a potem zacząłem wydawać książki takie właśnie, gdzie już było widać to, czego nie widać. Pokazywałem to, czego nie widać. No i potem myślę, że przyjadę tutaj. Kilka razy mnie zapraszano z różnych instytucji, żebym prowadził seminaria, prezentacje. Myślę, że jest potrzeba. Chciałem się jakby podzielić tym, czego się tam nauczyłem, bo ja jestem takim samym Polakiem jak wszyscy. Też jestem harpagon, też jestem czasami chamski, czasami nietolerancyjny, niecierpliwy, niedokładny. Wszystkie mam takie same cechy jak tutaj ludzie, ale się nauczyłem, że trzeba powściągnąć pewne. Nie poprzez udawanie, tylko zmienić trochę jakby swoją osobowość. Że dużo przyjemniej jest, jak się komuś ustąpi miejsca, jak jadąc ustąpi się mu pasa, prawda, na autostradzie, czy że się go puści, że to są miłe gesty. No, powoli zapominam to o tym, ale pojadę teraz do Hiszpanii, to sobie przypomnę. Więc to był ten taki motyw, który się gdzieś za uszami miałem, prawda, tę myśl o tym, że przyjadę. Zresztą ja byłem całe życie, byłem sprzedawcą. Ja jestem salesmanem, prawda, z tego zawodu biznesowego. Ja nie prowadziłem żadnej fabryki, instytucji, żebym przychodził, pilnował, tam miał menadżerów, narady i tak dalej. Ja byłem zawsze od sprzedawania. Ile lat można być sprzedawcą? Jak ktoś jest sprzedawcą w wieku 50 lat, to znaczy, że jest słabym sprzedawcą, że jest coś niedobrze z nim. Sprzedawcą można być właściwie między 25 a 40 rokiem życia. To jest ten zawód. A resztę to po prostu trzeba już przestać, bo inaczej człowiek wykorkuje, bo to jest strasznie ciężki zawód. Znaczy z jednej strony ciężki, z drugiej strony ciężki. Ciężki psychicznie do zniesienia, bo trzeba to jest, ja to porównuję do takiego chirurga, bardzo, bardzo skomplikowanego chirurga, który musi pacjentowi wyciąć w bardzo delikatny sposób, odciąć pacjenta czy jakąś tam część jego narośle, raka czy guz, oddzielić go to sprzedawca oddziela pacjenta od bardzo czułej, wrażliwej jego części, jaką są pieniądze. To trzeba rzeczywiście mieć precyzję i umiejętność, to długo się nie wytrzyma. Także ja się dobrze w Polsce czuję. Teraz trochę się źle czuję, bo mnie denerwuje, że wracamy do tego, skąd żeśmy wyszli. Polska, jak ja tu przyjechałem w 2003 roku, to już 17 lat. 17 lat byłem w Stanach i 17 lat teraz tutaj. No i już od roku jestem poza prawie, więc to jest dowód na to, że się popsuło. Ale kiedy przyjechałem, to było coraz lepiej, a te 10 lat, powiedzmy między 2000, od wejścia do Unii, między 2004, 2005 a 2015, to naprawdę był najlepszy kraj na świecie. Jak ja tutaj przecież ściągałem ludzi z całego świata do szkoły Aspiro, którą założyłem. Właśnie w tym celu, żeby ten świat przyciągnąć do Polski, żeby nauczyć ludzi pewnych. Może tylko to powiemy, że to jest jedna z bardzo nielicznych szkół w ogóle, gdzie przedsiębiorczości uczą przedsiębiorcy. No więc właśnie, to była zasada razem z Kamilem Cebulskim, żeśmy te zasady zaczęły. Kamil zaczął takie szkolenia, coachingi, a ja z tego zrobiłem szkołę. To jest jedyna w dalszym ciągu szkoła
która tak działa. I jak gdzieś, jak jadę w świat i opowiadam, bywam w szkołach biznesu. Byłem w Hinsdale College, to jest taka, coś próbowali coś takiego zrobić, ale im nie wyszło. Kellogg Business School przy Northwestern University koło Chicago w Evanston. To sam marzą o tym. Oni słuchają, jak ja im opowiadam, jak my to robimy, to słuchają. To jest coś, co jest coś nowego i trudno to skopiować. Ja co prawda się troszeczkę inaczej sobie to wyobrażałem, ale jest to naprawdę unikat w skali świata. No więc to było takie może spełnienie kulminacji życia. No, jeszcze sobie żyję i tak kulminuję. Teraz wpadłem na pomysł, że ponieważ przez 20 lat prowadziłem wydawnictwo książkowe propagujące właśnie ekonomię austriacką, wolnorynkową. Sprzedałem to kilka lat temu. Myślałem, że to już jest zamknięty rozdział. Trochę jednak wykształciłem tych, bo w cudzysłowie ja wykształciłem, ale trochę ta literatura wykształciła ludzi i w tej chwili w Polsce to są te plusy absolutnie niepowtarzalne nigdzie na świecie, że takiej dużej grupy znawców ekonomii, prawdziwej ekonomii i libertarian, czyli ludzi wyznających właśnie zasady wolnorynkowe, to nie ma w żadnym kraju, nawet w Stanach Zjednoczonych. Jak ja im opowiadam w Ameryce, co u nas się dzieje, to oni mają może więcej naukowców. Może mają ten Instytut Misesa, który jest liczniejszy. Mam więcej pieniędzy. Ale tylu adresatów, co w Polsce, to naprawdę nie ma. Ja myślę, że kiedyś to zaowocuje. Chociaż teraz widzę, że niektórzy wracają jakimiś pokrętnymi drogami, idą do mainstreamu i to mnie niepokoi. I dlatego wymyśliłem taką serię, może w ogóle całe wydawnictwo poświęcone książeczkom dla dzieci. To może pokażemy. O profilu. Dostałem od Jana w prezencie cztery książki aż, także... Ale to jest ta pierwsza... Opłacało się przyjechać. To jest Kot Biznesik, to jest pierwszy tom. Jest to, seria się nazywa Akademia Młodych Milionerów i to jest dla dzieci od lat 3 do 12, 13, 14 może nawet, młodzieży, już zahaczałem za młodzież. To są książki, bajki przeważnie, albo w formie takiej bajecznej. Uczymy ich ekonomii, bo ja widzę, że tą piętą achillesową ignorancji, jaka w dziedzinie ekonomii panuje na całym świecie, to jest to, że szkoły państwowe, przeważnie te wszystkie powszechne szkoły to są państwowe, one nie uczą ekonomii, a jeżeli uczą, to wykrzywionej, dlatego, że one uczą tego, co państwu potrzebne jest, a ekonomia to nie jest dla państwa. Państwo się w ogóle nie powinno zajmować gospodarką. Ekonomia jest nauką dla sektora prywatnego, dla ludzi. To jest nauka o ludzkim działaniu, a nie o działaniu państwa, czy o jakimś tam systemie politycznym. Więc dlatego myślę, zacznijmy wcześniej. No i będziemy już pierwszy tom się ukazał miesiąc temu. Sprzedaliśmy już naprawdę zdumiewająco dużo książek. Teraz drugi tom się ukazuje za 2 tygodnie. To jest historia Johnny Profita. To jest tłumaczenie z amerykańskiej książki mojego kolegi, który tam je wydaje podobne książki. Johnny Profit to jest facet, który wymyślił zysk. Jest na niedalekiej planecie, w miasteczku Kimor. Johnny Profit wymyślił zysk. Jak on to wymyślił, to właśnie o tym jest ta bajeczka. Dzieci są zasłuchane w to. Naprawdę, nawet 3-letnie Kot Biznesik planowaliśmy, że to będzie od między 6, 7 a 11 rokiem życia. To są adresaci tej książki. Tymczasem jest to opowiastka, 80 stron. To nie jest taka fiubściu, prawda? Tymczasem dwóch czytelników, ojców, napisało do mnie, że ich 3-letni synowie, no w ogóle z ogromnym entuzjazmem,
słuchali, bo oni jeszcze czytać nie potrafią i proszą o jeszcze i, no i w ogóle są takie bardzo pozytywne, zaskakująco nawet jak na nasze oczekiwania, sygnały, że rodzice się uczą z tych książek, bo przecież rodzice, czyli pokolenie no mojej córki, jeszcze młodsze, nie zna ekonomii tak samo, więc nie wiedzą, kot biznesik, to jest historia kota, który po szkole stanął przed wyborem zawodu i on nie chciał pracować u kogoś, tak jak jego rodzice i wszystkie inne koty, tylko postanowił sobie sam stworzyć miejsce pracy. No to ilu Polaków by myśli w ten sposób, jak wolą przełykać gorycz nienawiści ze strony swojego przełożonego, czy lekceważenia, czy lekceważący stosunek do swoich przełożonych, niż pomyśleć o tym, żeby samemu założyć firmę. I ten kot biznesu, to też mi napisał jeden czy dwóch nawet czytelników, że on właśnie wpadł na pomysł, że on chyba otworzy biznes, bo się tak męczy z tym jakimś tam już parę epitetów rzucił przełożonym, że on może to samo robić przecież u siebie w firmie. I tak jak ten kotek, nie? Więc to zakrawa na żart, ale to są fakty. Więc myślę, że w ten sposób tworzy się jakaś nowa jakość. To linka też damy poniżej. Linka damy poniżej. I to nas przenosi, bo to jest jeden z takich pomysłów, które tak sobie myślę trochę filozofując, że trochę może zmienić społeczeństwo oddolnie, bo ja tak sobie często właśnie nad tym myślę, też jak patrzę na te liczby różne, z zaniepokojeniem analizując, że tam 16% PKB polskiego to jest redystrybucja, czyli rozdawanie, czyli tu 500, 300, tym, tamtym, siamtym i wiadomo, populizm działa, no bo większość ludzi nie rozumie, jakie będą tego konsekwencje, jakie muszą być i jak to jest wręcz przerażające, a z drugiej strony tak się zastanawiam, jakie jest rozwiązanie, bo nie zrobimy rewolucji, no nie sięgniemy po broń, nie pójdziemy, to wiemy, że ludzie tak nie robią w takich sytuacjach, więc pytanie, co my możemy zrobić, poza oczywiście tam zbuntowaniem się w urnie wyborczej, czy my możemy coś zrobić w ogóle, żeby tak nie było? No, żeby zapanował wolny rynek. Oczywiście zawsze będzie pokój, nawet jak zapanuje, jakby ktoś zadeklarował, że ma być teraz, czy zadekretował, że musi być wolny rynek. Tak? I tutaj kamień na kamieniu nie zostanie, jak wolnego rynku nie będzie. To myślę, to też by zaczęli to korumpować. No taka jest natura ludzka. Wydaje mi się jednak, że Polsce jest dużo trudniej politykom przeforsować pewne rzeczy. I dlatego, jak mówię, że te 10 lat to był okres, kiedy naprawdę Polska kwitła i to było widać, bo to nie potrzeba robić rewolucji, nie potrzeba budować 350 olbrzymich fabryk, żeby kraj stał się potęgą. Wystarczy tylko zmniejszyć podatek na przykład z 30% na 15%. I po paru latach samo się zacznie tworzyć. Państwo nie musi budować elektrowni atomowych i mówić, że to strasznie dużo kosztuje i zabierać nam pieniądze, czy stadionów sportowych. Przecież stadiony sportowe niech se budują kluby sportowe, prywatne kluby sportowe. I elektrownie atomowe tak samo. My będziemy płacić tym elektrowniom za prąd, za tyle, ile zużyjemy. A jak ktoś nie będzie zużywał prądu z tej elektrowni, to nie będzie płacił, a teraz musi płacić. Ktoś, to jedziemy autostradą, prawda? No ile Polaków nie jeździ autostradami? Pewnie z połowa, nie? 20 milionów na pewno nie jeździ. W związku z tym, dlaczego oni mają płacić za te autostrady? No to jak ja przychodzę i kupuję sobie jabłka, które zjem, to tylko ja płacę za nie, prawda? Dlaczego ma płacić jeszcze ktoś inny? I tak dalej, i tak dalej. To ten proces ludzie zaczynają coraz bardziej rozumieć. I jak my się spotykamy z wieloma ludźmi, czy to na spotkaniach,
jakichś takich autorskich, czy bywamy, no bywamy, że tak powiem, wśród ludzi, to w zasadzie ta intuicja i wiedza jest, tylko właśnie brakuje tego elementu, żeby zobaczyć to, czego nie widać. Wiesz, żeby to jest chyba największy błąd. Nie wiem, jak to się logicznie nazywa, taki błąd, ale to jest mylenie korelacji z zależnością. To też jest elementem tego. No więc myślę, że to się częściowo samo robi, ale oczywiście wpływy ze świata. Zachód nie jest taki. Na Zachodzie młodzież jest bardzo pasywna. Można powiedzieć, młodzież jest, nie dorasta do poziomem aspiracji i możliwości Polakom. Przecież my mamy więcej w tej chwili inżynierów, informatyków, robotyków, automatyków niż Niemcy i Francja razem wzięci. A to Niemcy i Francja są najbardziej inżynierskie kraje świata z historii biorąc. Ostatnie 200 lat to wszystko, prawda, co w inżynierii światowej się tworzyło, to albo w Niemczech, albo we Francji. Głównie w Niemczech, a także we Francji. Więc dlatego my mamy olbrzymie szanse, tylko brakuje nam tego biznesowego spojrzenia. Tego właśnie może szacunku człowieka do człowieka, żeby zobaczyć, że ja, nawet jak ja się uśmiechnę, pocałuję w rękę, albo nawet, przepraszam za wyrażenie, w tyłek kogoś pocałuję, bo wiem, że mu to sprawi przyjemność, to nic, ja na tym nic nie stracę. Wszyscy obaj zyskujemy. Żeby doprowadzać do sytuacji win-win, a u nas jest zawsze sytuacja luz-luz, znaczy jeden drugiego chce stłamsić, zniszczyć. Zawiść to jest taka straszna rzecz, która tutaj się też szerzy. Nie wiem, skąd się to bierze. To zazdrość, bądź zazdrosny. Jeżeli ktoś jedzie Bentleyem, to kurczę, zastanów się, dlaczego on jeździ, a ty nie jeździsz, i nie podpal mu tego Bentleya, bo ty go nie masz, tylko skopiuj, co on robi takiego, prawda? Naucz się 7 języków obcych, pracuj 100 godzin tygodniowo, bądź miły dla ludzi, czytaj książki. To bardzo, bardzo prawdopodobne, że dojdziesz do Bentleya. Więc tego brakuje, tych takich miękkich cech, lojalności. Też jest kłopot z lojalnością. Ale jesteśmy narodem bohaterskim, jesteśmy narodem naprawdę, naprawdę życzliwym w pewnych sytuacjach. A na co dzień, a zwłaszcza już jak w grę wchodzą pieniądze, to byśmy się zarżnęli. Wczoraj byłem świadkiem takiej sceny. Przychodzi kobieta do sklepu i mówi, że jej mąż kupił bluzkę na gwiazdkę i że ta bluzka jest nie do noszenia, że ona się w ogóle, że ona ma po praniu, to jest sztywna jak papier i tam, i zamiast grzecznie do tej ekspedientki powie, wie pani co, no coś mi nie pasuje, to sztywna jest nadal, bo przecież chodzi jej o to, nie żeby stłamsić, zniszczyć, zdeptać tę ekspedientkę czy sklepikarkę, tylko po to, żeby jej oddała pieniądze albo wymieniła na coś innego. To ona tak się zachowuje, że tamta nawet jakby chciała to zrobić, to ja na jej miejscu tego nie zrobię. Albo bym tak dał, taką szkołę zrobił tej kobiecie, bo prawo jest prawem, że trzeba wymienić. No ale dlaczego tak robić? Dlaczego tak się zachowywać? Ja nie mówię, że ja się tak nie zrobię, bo ja też takie błędy popełniam, ale się przynajmniej wiem, że to jest błąd i staram się to korelować. Szanujmy innych ludzi. Tu komuna była takim systemem, który doprowadził do tego, że nie ma tego na co dzień ulicznego stosunku, życzliwego stosunku do ludzi. Więc wierzę, że może te elementy, że to razem się jakoś wykształci. Jeszcze co, ludzie zaczynają zauważać, że to popatrz, taką tutaj robiłem te krzesła, no takiego znajomego, pracował, jego ojciec pracował w fabryce mebli giętych, czy coś takiego, czy giętkich. I on, jak było ciężko, zaczął też robić krzesła gięte, czy giętkie. I mówię,
dwa domy mamy. Teraz w córce trzeci dom buduje. Mówi, cztery samochody, jeździmy co roku za granicę. Wiesz, i on sam, kiedyś, to z rok temu rozmawiałem, i on sam jest zdziwiony, że coś takiego wyszło. I teraz, aha, jak wyszło, to jedziemy dalej. Ja mówię, to jedź pan dalej. Niektórzy machną ręką i powiedzą, no to już wystarczy, ale to nie jest dobre. Ta wolność finansowa to jest najgłupszy termin, jaki ktoś wymyślił. Wolność gospodarcza, tak, czy wolność przedsiębiorcza, ale wolność finansowa nie, bo nie ma nigdy tyle pieniędzy, że nie można byłoby ich stracić. Nie ma, nawet jak się zarabia, to nigdy się nie jest, mało kto jest w stanie zarobić tyle, żeby mu nigdy nie zabrakło. Pieniądz taką ma cechę i trzeba pilnować, więc dlatego pilnujmy i rozwijajmy się. Może to też ten przykład, efekt demonstracji. No, ludzie jadą sobie, przywoziłem taką panią kilka dni temu z miejsca na miejsce, ona nie jeździ prywatnymi środkami komunikacji, tylko autobusami i jechaliśmy autostradą. Ona mówi, no patrz pan, jakie ładne, jak to szybko. Taka, była po prostu zaskoczona, zdziwiona i widziałem, że coś się tam w niej, jakaś przemiana nastąpiła. Więc myślę, że efekt demonstracji też zadziała. Wierzę, że mamy szansę. Ja uważam, że w Europie to żadna kokietera, naprawdę. Żadna kurtuazja, ani kokietera. Uważam, że w Europie, a znam trochę świata i znam trochę ludzi. Polska jest najlepszym krajem, znaczy ma największe szanse na to, żeby przegonić resztę. Albo może nie całą resztę. To bo trochę jesteśmy za mali, ale tak się zrównać z Holandią, Szwecją, poziomem życia. Może nawet Szwecję to możemy nawet, moglibyśmy nawet przyłączyć w pewnym momencie. To jesteśmy bardzo mocnym, mamy ogromny potencjał. No to trzeba to wykorzystać. Niemcy są w zasięgu. Jakby w tej chwili sprywatyzować całą gospodarkę polską, to za 10-12 lat nie. My już jesteśmy bogaci od Niemców, bo w zeszłym roku komunikat i to tego Urzędu Europejskiego Urzędu Statystycznego, że średni majątek gospodarstwa polskiego jest wyższy o kilkadziesiąt euro niż niemieckiego. Więc jeszcze jakbyśmy, no Niemcy więcej wydają, lepiej trochę żyją, to nic. Majątek się liczy, nie to ile się wydaje, tylko ile się posiada. To jest ważne. W związku z tym my gdyby naprawdę tutaj wprowadzić, dać zielone światło, jak się to brzydko mówi, przedsiębiorczości i puścić ludzi na żywioł, przestać im pomagać, tylko właśnie nie pomagać, zmusić ich do tego, w cudzysłowie, żeby sobie sami musieli pomagać. To Niemcy są druga liga w stosunku do nas za 10-12 lat. A propos tego majątku właśnie, bo w Stanach na przykład jest tak, a przynajmniej tak było, może to się trochę zmieniło, ale pewnie nie dużo, że 8% osób zarabiających milion rocznie jest rzeczywiście milionerami, czyli ma... Tylko 8%. Tak, czyli można powiedzieć, no, jak ktoś milion rocznie zarabia, no to na pewno jest milionerem, no bo jak żeby inaczej, a tu się okazuje, że tak mało, więc tu jest pytanie, bo ty jesteś człowiekiem, który umie nie żyć ponad stan. Co nie jest popularne ani u nas w kraju, ani w świecie chyba też. Więc pytanie, jak się tego nauczyć? Ktoś, kto nas ogląda i mówi, dobra, no nie wiem czemu, ale obojętnie ile zarabiam, to jakoś hajsu nie ma. No ale wiesz, bo życie nie składa się tylko z zarabiania pieniędzy, z pracy i zarabiania pieniędzy. Ludzie mówią, bo się u nas się, wszędzie się mówi, w ogóle na świecie się mówi, bezrobocie. Przecież to nie chodzi o to, żeby mieć robotę, tylko chodzi o to, że jest bezpieniężne, a nie bezrobocie. Liczy się wolność i liczy się poziom, na jakim się żyje. Więc ja uważam, że dużo... ja się czuję... Też jest kwestia bezpieczeństwa. Ja się czuję bezpieczniej, kiedy ja mam zapas taki, że mnie stać na wszystko, na co bym chciał wydać. Nie stać na Bentleya, nie stać na Ferrari, ale nie kupuję tego. No więc właśnie, bo... A to jest to, bo większość osób by kupiła. Jakby ale po co? Jeżeli ja bym miał... Tak jak
w waszym przypadku to jest warsztat pracy, prawda? Natomiast czy może ktoś na taksówce Ferrari, no nie, Ferrari to może nie pozwoliliby chyba, musi mieć czteroosobowy, więc kupi sobie jakiś Rolls Royce na taksówce jeździć, to proszę bardzo, ale jeżeli na konsumpcję mam wydawać tyle, ja po prostu uważam, że ja nie zasługuję na taką konsumpcję, że mam jeszcze rodzinę, mam jeszcze dziecko, wnuki i ma jakieś zobowiązania, chciałbym coś jeszcze po sobie zostawić, no to jak to wygląda? Byłem niedawno na pogrzebie krewnego i on zostawił po sobie taką kartkę, na której napisał co do minuty, jak powinien wyglądać jego pogrzeb. A ja mówię, a jak ze spadkiem? Spadku nie ma. To mu się chciało, ciało mu się to pisał podobno 3 czy 4 lata, ale jakby się wziął za jakąś robotę, nawet jakby został ochroniarzem przez te 3-4 lata, to by coś zarobił i zostawił chociaż na ten pogrzeb, prawda? Więc myślę, że człowiek powinien po sobie coś zostawiać. No tak świat się jakoś wyewoluował. Zawsze staram się mieć to, co lubię, tylko po jak najniższej cenie. Nie na tej zasadzie, że jak jeżdżę samochodem, to będę jeździł Punto, bo jest tani, czy Pinto, jak się nazywa nawet. Tylko lubię jeździć porządnymi samochodami, ale nie kupuję nowych samochodów, tylko kupuję powiedzmy roczny dwuletni. Dlatego, że cena jest wtedy o 20%, może nawet czasami więcej. Kiedyś kupiłem 30% taniej roczny samochód. A samochód po tygodniu, ten, który ja kupię i ktoś, kto kupi nowy, to po tygodniu są to takie same. A wartość jest, jak mówię, 20% mniej. Po co przesadzać? Nie szpanuje nigdy. Szpanują ludzie, którzy nie mają, tak powiem, powodu do dumy. No to stwórz sobie jakiś powód do dumy. Nie wiem, zostań kolekcjonerem łyżeczek do herbaty albo malarstwa na szkle. Zrób coś takiego, znajdź sobie jakąś pasję, jakieś hobby, bo to ci pomoże i zamiast ładować pieniądze w jakieś drogie samochody czy nie wiem, 7-gwiazdkowe hotele, bo mam takich znajomych, którzy oni potrafią w 3-4-gwiazdkowym hotelu, muszą mieć od razu 7 czy 10 gwiazdek, to co mi to da, że tam więcej pokojówek to jeszcze jest. Niżej kłania. To jest, to może być, ale on z żoną jeździ. Także tu ten aspekt nie wchodzi w grę. Więc żebyś żył przekonaniem, że jak ma lepszy samochód, to ludzie lepiej o nim mówią. Pewnie mówią gorzej, może mu zazdroszczą, ale się namęczy przy tym samochodzie, bo te raty są wysokie, bo to trzeba pilnować, a jak się jedzie na przegląd, to przegląd kosztuje 3-4 tysiące złotych. To jest, niech go tam rysę zrobią, to jaka to jest strata. Więc to wcale nie jest takie znowu opłacalne. Tak sobie myślę, no są takie rzeczy, są takie wydatki. Jestem spekulantem. Lubię mieć w pogotowiu jakąś tam jakiś zapas, że jakby się coś trafiło, jakaś okazja, to wtedy korzystam. Poza tym, no chcę być człowiekiem wolnym. Nie wolność, tak powiem, jest, ja patologicznie jestem wolnym człowiekiem. Nie lubię przymusu. No to nie jest dobra cecha charakteru, bo dla innych, jak się trafi na takiego samego, to jest wtedy na noże idzie. No ale wtedy można też zacząć kolekcjonować noże, takie samurajskie i na tym dobrze wyjść. Nie twierdzę też, że należy myśleć tylko o pieniądzach, ale trzeba myśleć, w ogóle nawet o pieniądzach nie myśleć. Najlepiej myśleć o jakichś dziełach, o jakichś sprawach, o jakichś rzeczach. Jak się o tym myśli, to wtedy się ma pieniądze. Pamiętam, że jak zacząłem pracować w nieruchomościach, to miałem taki, wystawiłem sobie taką normę, że muszę mieć 13 transakcji pending, nie? Czyli trwających, czy te, które się toczą, toczące. I jak miałem mniej niż 13, to się już zdenerwowałem, że coś jest nie tak. I to wtedy zwiększałem energię i pracowałem więcej. Coś takiego sobie postawiłem, ale nie, żeby zarabiać, ile tam zarabiam, tylko ile,
ile mam, ilu ludzi spotkałem, z iloma ludźmi rozmawiałem, co ja zrobiłem takiego, że mi to pomoże w spotkaniu się z kimś, w jakiejś transakcji, w jakimś kupnie czy sprzedaży. Mnie to właśnie też ciekawi bardzo, bo to pozytywne usposobienie twoje tak bije z tego, mimo że ty twierdzisz, że tam potrafisz ostro czasem, ale da się wyczuć taką dobrą energię i to od lat tak naprawdę, a jednocześnie wiem, wtedy się nie znaliśmy, bo to było już dawno temu i w Stanach, ale wiem, że byłeś w zasadzie w czymś, co można by porównać do depresji, objadałeś, piłeś i tak dalej, co nam daje dobrą poszlakę, bo to oznacza, że to nie było tak prosto, tak z automatu, czyli może tu jest jakaś strategia się kryje, która niektórym się może przydać, czyli jak to zmienić, bo teraz jesteś człowiekiem, nawet fajnie kiedyś mi w SMS-ie napisałeś, że nas łączy to, że jesteśmy obaj tacy ciekawi świata i to rzeczywiście, jak się spojrzę na twój życiorys, a to robiłeś wywiad z generałem Pinochetem, jako jedyny Polak i w ogóle mało kto na świecie tak naprawdę, a to właśnie do Arabii Saudyjskiej jedziesz na jakieś IPO spółki naftowej, tak. Tu sobie w Hiszpanii siedzisz, tu tak mi opowiadał z kolei Tad Witkowicz za kulisami naszego wywiadu tutaj, że właśnie jak powstawała ta książka, jego na książka, Bahamach, na Bahamach siedzieliście przy basenie, i ciężko twórczo pracowaliście, więc to jest fajne, że to jest właśnie takie bardziej żyć niż pokazywać, bardziej żyć dla siebie, ale to jest fajne podejście. Jak je zrobić? Słuchaj, ludzie myślą, że jak ktoś jest skupiony na tym, co robi i takim biznesmenem, prawda, i pilnuje interesów, że jest nieszczęśliwy, nie ma na nic czasu. Nie ma czasu na rodzinę, na miłość, na wartości. To nieprawda. Właśnie im jesteś bardziej spełniony, tym masz więcej czasu. Wiesz, to jest tak samo, jak ktoś idzie do kina, a ja jadę do Arabii Saudyjskiej na Aramco. On tam coś zobaczy w tym kinie, pamięta, bo ten jakiś wybitny film, teraz już nie ma wybitnych filmów, to mu gdzieś tam zostanie. A dla mnie to jest wspomnienie, które nawet może gdzieś zapiszę. Poznałem niezwykłych ludzi, w życiu nie przypuszczałem, ale trzeba sobie po prostu dawać szansę, nie bać się. Świat się rozwinął wtedy, kiedy jakby tak się starałem dowiedzieć, który był taki punkt, w jakim punkcie ten świat zaczął się robić wielki, ważny, bogaty. W momencie, kiedy ludzie się oddalili od swojego miejsca urodzenia. I do XVI wieku przeciętny obywatel dowolnego kraju oddalał się od domu maksimum do 10 kilometrów. A potem się Marco Polo, prawda, Cook i tak dalej, ci wszyscy, Magellan, ci, co się oddalili, zrobili majątek. Czytałem pamiętniki faceta, który niczym nie handlował, ani nic tam, nie odkrył, tylko brał udział w podróży Magellana. I jak przyjechał, to jeździł po całej Europie i opowiadał takie kłamstwa, które w ogóle zmyślał. To, co pisze, to widać, że to kłamstwa. Zmyślał, ale takie pieniądze mu ludzie płacili za to, bo byli tak usatysfakcjonowani, że coś im opowiada niezwykłego. Więc cokolwiek, oddalić się od miejsca zamieszkania, przeczytać książkę. Czy to jest straszne, że Polacy książek nie czytają? Ale mało tego, że nie czytają, to jeszcze myślą, że wszystko wiedzą. To jest najgorsze. Przecież w Polsce wszyscy wszystko wiedzą. A ja pytam się, dlaczego pan nie czyta? Ja to wiem. Ale nie wiem. Bo na przykład ekonomia, nie? Ekonomia nie jest nauką intuicyjną. Wiele rzeczy na świecie nie jest intuicyjne. Poza tym, co innego jest, nawet co innego jest przeczytać, a co innego jest doświadczyć. Pobać się trochę. Zaryzykować. Ja byłem parę razy w takich sytuacjach, że mogłem już nie żyć. I musiałem stawić czoła. Kiedyś mnie w Gwatemali po prostu napadło trzech bandytów. I sobie z nimi poradziłem. Za 2 godziny czy za 3 godziny byłem gościem u nich w domu. Przedstawili mnie rodzinie. 2 dni mnie gościli. Słuchaj, tam
w tej wiosce. Więc wiesz, no pewnie, że czasem się nie uda, ale w życiu też się nie uda. Wyjdziesz, padniesz pod samochód i koniec. Więc dlatego trzeba próbować. Trzeba nie bać się ryzyka, albo nawet bać się ryzyka, ale się z nim mierzyć. Książki czytać. To jest pierwsze. To samo z Tadem Witkowiczem. Jak żeśmy się poznali, to pierwsza rzecz, jaką żeśmy uzgodnili wspólną, to jest to, że on zawsze czytał od dziecka. Przecież on z Wiochy. Jakiej Wiochy? Ja z Zakopanego byłem, ale co ja tam z tego Zakopanego miałem? Ten Wiocha. Ojciec wcześniej umarł. Zostałem troje dzieci. Matka piśmienna, ale niewykształcona. Bez pieniędzy, bez niczego. Z trojgiem dzieci. Wiesz, to ciężka sytuacja była. No ale czytaliśmy i tęskniliśmy za wielkim światem. No miałem takiego dziadka, który by tam trochę tym światem zaraził. Ale to samo nie działa. Nie ma jednego takiego impulsu, który człowieka zmienia. Aha. Podróżowanie podejrzewam, że na pewno pomóc. Podróżowanie, zaczęło się od tego, że mieszkałem na granicy, nie? Mieszkałem na granicy polsko-czeskiej. No to polsko-czechosłowackiej. No to już to samo mi tam ciągnęło, co tam za tymi górami jest. No to taka tęsknota, czy jaka nie tęsknota, tylko ciekawość. A potem 9 lat paszportu nie dawali. Komuna mi nie dawała paszportu, nigdzie nie wyjeżdżałem. Dopiero miałem 30 lat, jak pierwszy raz dostałem paszport. I od razu pojechałem do Argentyny. Jak już zobaczyłem, to mówię, no to jest moja działka, ja tutaj będę sobie jeździł. No i dziennikarzem zostałem, czyli jestem chemikiem z wykształcenia. Nie dziennikarzem. Byłem w kontroli jakości, pracowałem w zakładach kosmetycznych. No to ja, co ja tam zwariował? Chociaż nie wiem, może bym wymyślił jakiś kosmetyk. No. Ale to jest fajne. Kolorowe życie. Dla niektórych może się wydawać dziwne, ale my ze sobą SMS-y czasem po hiszpańsku piszemy. Tak. Więc szaleństwo dla całego, ale to jest właśnie takie pozytywne. Natomiast ty też taki jesteś. No mi też grzeje na mowę, więc bo szkoda czasu, nie? Tak. Szkoda czasu. Jedno życie tylko jest. Dokładnie. Właśnie, jedno życie. Pamiętajcie, ludzie, jedno i jak je zmarnujecie, to nie można powtórzyć. To trzeba nie sprzedawać się, żyć z prawdą. Nie można żyć w kłamstwie, nie można żyć za cudze pieniądze. To jest nieuczciwe, to jest oszustwo. Samego siebie najbardziej. Nie można być zatrutym zawiścią, nie można być mieć wszystkim za złe i cieszyć się z tego, że tacy jesteśmy dobrzy, a oni źli. Trzeba być samemu czystym i żyć swoim życiem. To jest rodziną najbliższymi, oczywiście krajem, zasadami. Tak to wygląda. Nie jestem aniołem, mówię, nie jestem aniołem. Popełniam błędy, tak samo i grzeszę i różne rzeczy, ale no wtedy nie wytrzymywałem. Na początku to nie wytrzymywałem w Stanach, jak przyjechałem, bo ciągle czułem się zagrożony. Jednak ta komuna nie nauczyła nas, jak sobie radzić samemu i w dalszym ciągu Polacy mają problem ze stworzeniem sobie pracy. Idą i dlatego idą do państwowego i widzą, że tam siedzi jakiś debil, który zarabia po 30-40 tysięcy i to nie, że sam wypracowuje, tylko z pieniędzy podatnika i od razu mówią, że kapitalizm jest niedobry. A to nie jest kapitalizm, to jest socjalizm. Kapitalizm to jest wtedy, kiedy my bierzemy życie w swoje ręce, my tworzymy sobie miejsce pracy, pracujemy, dobrze pracujemy, szanujemy swojego klienta, bo jak nie, to od nas nie kupi, chociażby ten motyw miejmy na uwadze i wtedy życie jest inne. Ja myślę, że to się powoli utrwali, a pomoże kot by znaleźć żony profit jeszcze paru innych. Właśnie jeszcze a propos brania życia w swoje ręce, bo zdania są podzielone co do tego kryzysu, więc pewnie na 100% to nikt tego ostatecznie nie wie, ale jednak dużo rzeczy wskazuje, że musi być, no po prostu, bo to jest cykliczne. Natomiast pytanie brzmi... Nie, że cykliczne. Takiego chaosu, jak w tej chwili jest, to nie było nigdy na świecie. Przecież kto będzie oszczędzał? Zawsze było oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. A dzisiaj jakie oszczędzanie? Kto będzie oszczędzał, jak pieniądz jest zero, wart albo minus, jeżeli na oszczędzaniu się traci, jeżeli w tej chwili w bankach banki płacą ujemne stopy procentowe, a nawet jak płacą 0%, to już się jest do tyłu, bo jest inflacja, którą rząd robi, bo zapożycza się po to, żeby
dawać, rozdawać pieniądze ludziom, którzy nie zdają sobie właśnie sprawy, że mają tylko jedno życie i jak oni sami go nie stworzą, nie wykreują, tylko będą żyć za cudze pieniądze, to je zmarnują. I to jest chore, że nie można stworzyć normalnej procedury czy procesu gospodarczego bez oszczędności i inwestowania. A w tej chwili jak wygląda? Jak nie ma oszczędności, bank nie ma pieniędzy, bo ludzie nie oszczędzają, no bo kto będzie trzymał pieniądze, oszczędzał, jak dają 0% albo jeszcze traci na tym. W związku z tym drukują pieniądze, banki drukują pieniądze i tymi pieniędzmi finansują wszystko, tworząc inflację. I ta inflacja powoduje, że cały nasz wysiłek jest minimalizowany, zdewaluowany. Jesteśmy okradani. To jest chora sytuacja. To nie może trwać wiecznie. Nie można wiecznie drukować pieniędzy, bo w pewnym momencie będzie to, co w Wenezueli. Kilka miesięcy temu złodzieje, bandyci napadli na bank, chyba gdzieś pod Caracas i ukradli wszystko za wyjątkiem pieniędzy. Bo pieniądze są bezwartościowe. Tutaj to samo może być. Jeżeli nie będzie się... Teraz jest 3,5% inflacja. Ja myślę, że jest więcej. Ale no 5 jeszcze niech tylko... Jeszcze nie jest tak, że w Stanach jest wyższa na pewno. Więc to... Bo tam są zresztą inne procesy wchodzą w grę. Jeżeli się zdewaluuje pieniądz, już dolara prawie nie chcą nigdzie brać. Jeszcze trzeci świat, to biorą dolara i jeszcze musi, że jest świeży bank, jak jest świeży banknot. Ale jak się chce wymienić dolary w Hiszpanii na przykład, czy we Francji, Niemcy, to na euro to bardzo wysokie prowizje są. Bardzo trudno to zrobić. Więc dlatego to musi dojść do przesilenia, musi dojść do kryzysu. Pytanie, co ma wtedy robić Kowalski, nie? On już powinien teraz się zabezpieczać, kupować złoto. Kupować złote monety. Kupować srebrne monety. Może nawet jakąś nieruchomość, bo problem polega na tym, że jak my nawet ten pieniądz, słabnący pieniądz, ulokujemy w jakimś dobru, które nie poddaje się tak łatwo inflacji, czyli spadkowi wartości, to przecież musimy coś jeść. To nie jest komfortowa sytuacja. Jedynym właściwie wyjściem w tej chwili, dlatego ja się stałem takim trochę fanatykiem, promuję te złoto i srebro. I inwestowanie, lokowanie pieniędzy w złoto i w srebro, monety złote i srebrne, dlatego, że to jest jedyny ratunek na wypadek kryzysu, krachu, jakiegoś poważnego krachu. Może być nawet i wojna, bo przecież wojny się tworzą właśnie w takich sytuacjach, kiedy polityk, jeden debil z drugim, przez 20 lat psują gospodarkę, psują pieniądz, a potem jak już jest tak zepsuty, że go chcą ludzie na taczkach wywieźć, to wojnę wywołuje, bo taki to jest mechanizm. A skąd to? A to teraz ten Iranem, to skąd to jest? To jest co? Co Iran może? Iran do Stanów Zjednoczonych jest tak, jak San Marino do Polski. Coś nam mogą zrobić? No piłkę mogą wygrać, no jak nasi popiją przed meczem, prawda? Popalą papierosów. Więc Iran nie jest żadnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Ani bezpośrednim, ani pośrednim, w ogóle żadnym. Robi się to po co? Po to, żeby poprawić gospodarkę. Jak? No w też sztuczny sposób, żeby ropa podrożała. Bo jak ropa podrożeje, a Amerykanie są w tej chwili największym producentem ropy, to będą mieli więcej pieniędzy. Ufno prawda. Bo jak ropa podrożeje, to ludzie będą mniej je kupować. Nie zarobią więcej. To jest tak samo jak piekarz, który jest, chce zarobić więcej, więc piecze nie 100 bułek dziennie, tylko 10 tysięcy. No to jak, jeżeli chciał te 10 tysięcy sprzedać, to sobie po prostu sam strzeli w stopy, bo one będą wtedy po jednym groszu, czy po dwa grosze, bo nikt za więcej nie zapłaci. Bo relacja popytu i podaży jest rzeczą, że tak powiem, świętą. To jest niepodważalna zasada, że jak się zwiększy cenę, to spadnie popyt. Jak spadnie popyt, to podaż, to większa podaż będzie musiała być tańsza, prawda? Czy będzie trzeba cenę obniżyć. I tak to wszystko jest bardzo, bardzo sprytnie pomyślane tam na górze. Ten kryzys jest niechybny. Nie inwestujcie. Kupujcie państwo te monety, czy ci, którzy nas oglądają, słuchają. Kupujcie zamiast jakichś nawet
drogich wczasów czy drogich butów, kupcie sobie monetę złotą. Ona się wam kiedyś, w momencie kiedy będzie ciężko i nie będzie można za normalne pieniądze niczego kupić, a innych nie będzie, to wtedy pójdziecie z tą monetą i wykarmicie rodzinę i ogrzejecie dom, kupicie benzynę do samochodu, a w przeciwnym razie w razie tego nie będzie. To nie jest złoto, nie jest jakby ostatecznym celem inwestowania czy oszczędzania, ale złoto jest ubezpieczeniem, jest formą ubezpieczenia na wypadek właśnie krachu. I ten krach na 100% nadejdzie. Nie ma takiej szansy, żeby to się obroniło. Nigdy tak nie było. Ludzie oszczędzali przez całe życie na emeryturę i do tej państwowej emerytury sobie dokładali te swoje oszczędności. W tej chwili nic nie dokładają, tylko tracą. Bo przecież ja mam konto emerytalne w Stanach Zjednoczonych i mam w tej chwili 0,15% lokaty na 3 lata. 3-letnia lokata, 0,15%. A inflacja jest, myślę, ze 4. No to ja przecież tracę. Ale muszę trzymać, bo jak nie, to bym jeszcze więcej tracił, bo podatek by mi dołożyli. Więc to samo będzie tutaj. Miejmy nadzieję, że Polska się jakoś obroni i rząd zacznie bronić gospodarki, a nie swoich stanowisk. Może przyjdą tutaj do władzy, dostaną się, wybrani zostaną tacy ludzie, którym zależy na tym, żeby się kraj rozwijał, żeby ludzie żyli lepiej, a nie żeby rozdawać i być popularnym, i być kochanym. Bo to nie jest rola państwa ani polityków. Okej, myślę, że mamy bardzo dużo konkretnych strategii dzisiaj, które można zastosować. Przemyśleń też chyba. Jeszcze jedno ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, którą sobie ostatnio sprawiłeś i która mimo swej niedużej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. To. Zegarek? Zegareczek, tak. Milionerzy nie mogą mieć zegarka do 100 zł przecież. Ja zapłaciłem za ten zegarek źle? A nie, 130 zł zapłaciłem. No ale to jest Casio. Piękny zegarek, świetna marka, ładnie wygląda, ja lubię takie właśnie prostokątne. Poprzedni mi się zepsuł, poprzedni upadł i szkiełko się rozbiło, a szkiełko kosztuje 130, więc myślę, że kupię ZN. To jest to. Jechałem do Arabii Saudyjskiej, to jeszcze odwiedziłem Bejrut, nigdy tam nie byłem. Piękna wycieczka, piękna podróż, piękny świat, no ale teraz niestety niedostępny, bo tam w Bejrucie się też wojna, czy może rewolucja tworzy, o której prawie świat nie wie, to po cichutku. Tam to cały czas niestety świat zachodni wypowiedział wojnę islamowi pod pretekstem terroryzmu, walki wojny z terroryzmem, wypowiedział wojnę islamowi, a to nie jest dobra. To jest nie jest dobra perspektywa. Mam nadzieję, że może się opamiętają. No, wczoraj ładny gest, że prezydent Trump się wycofał z tych zagrożeń, z tych gruźb, że zniszczy 52 historyczne budowle i miejsca w Iranie, no bo to jest idiota, to trzeba być idiotą, żeby coś takiego mówić, żeby w ogóle coś takiego pomyśleć. No ale myślę, że Iran też, oni są za słabi na to, żeby w ogóle się stawiać. To jest Dawid i Goliat, no. Nie zrozumiała historia, ale zaogniło sytuację na Bliskim Wschodzie, zaogniło sytuację tu nas w pobliżu. Już Putin się od razu dołączył, no bo jak tamci szabelki wyciągnęli, to on też musi wyciągnąć, bo jak nie, to naród, to mu spadną tam te notowania i naród wybierze jakiegoś gubernatora, którego on nie lubi na przykład. Nie? Więc to, tak to się odbywa. No, walka polityki z gospodarką, to jest niestety, to jest bolączka naszych czasów i no,
Wydaje mi się, że jedna gospodarka wygra. I oby tak było. I za to trzymam kciuki. I też mam dla ciebie dziś prezenty, bo dostałem od ciebie książki. No to ja też mam dla ciebie książkę. 48-godzinna doba. O tym, aby mieć zawsze czas na rzeczy najważniejsze. Chyba z tym problemu nie masz, ale może jakieś dodatkowe przemyślenia bardzo, i wnioski. Bardzo dziękuję. No to 48-godzinna tylko, tak? Tak, no czyli jak obniżyć, jak skrócić dobę. Wersja light. Wersja light. Wersja light. Okay. Dobrze. I drugi prezencik. Tablica pamiątkowa. No to eksperta. Dziękuję. Super. Dzięki bardzo. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy i za dalszą ciekawość życia. Podrzucić świata. Oczywiście. Tak, tak. Jedziemy dalej. Dzięki bardzo. Boże, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też się cieszę, bo bardzo cię cenię i cię bardzo, bardzo wyróżniasz się na firmamencie właśnie ludzi, którzy pomagają innym w znalezieniu, w odkryciu tego, że jest coś, czego nie widać. Także to jest też. Dziękuję ci też. Cieszę się. Dzięki bardzo wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że macie z tego przemyślenia. Możecie się nimi podzielić w komentarzach. Zasubskrybujcie, polubcie i działajcie. Działajcie na rzecz swojego sukcesu. Wszystkiego dobrego. Cześć.